Witajcie, mężczyźni, z tej strony Traolf i kolejny odcinek z Hardzone 4 na modyfikacji Case Redux jako Republika Rosyjska. W ostatnim odcinku wspominałem, że wrócę, kiedy będzie lepiej. Są lepsze czasy. Jak sami widzicie, na północy udało nam się bardzo, ale to bardzo popchnąć wojska amerykańskie. Główną zasługą jest to, że wreszcie wystawiłem dywizję pancerną i te dywizje pancerne naprawdę są dobre. Nawet nie muszą wygrywać bitew, oni po prostu nie mają aż tak dużo organizacji, że kiedy ja im zbijam. Więc to jest akurat dobra pozycja i teraz właśnie okrążyłem tutaj dywizję, co jak wiecie w żargonie choja oznacza gincie. Więc zaczynamy tutaj akcję, która ma na celu oczywiście tutaj zajęcie się tymi dywizjami. I mówię o tym, że my tak szybko je ściągamy, że po prostu im organizacja tak spada, tylko akurat tutaj nie mam dywizji pancernej, więc tutaj tego nie pokażę. Ale tutaj możemy wykorzystać, tylko zresztą za brzegiem. Dobra, zobaczmy, czy się uda to zobaczyć, bo tutaj organizacja, jak wiadomo, będzie... O, weszła dywizja pancerna i właśnie im mieli totalnie, jeżeli chodzi o organizację. Więc na razie tak to wygląda. Trochę dywizji pozmieniałem sobie na pancerny z kawaleryjski, więc w innych miejscach też istnieją, tylko że tak powiem, nawet fajny model jest, tylko że trochę to też może zająć, więc zanim tutaj się wszystko ogarniemy, to ja tutaj trochę porabiam. No niestety przez tą wojnę też tracimy nieco manpowera, które bardzo chętnie bym odzyskał, ale nie mogę, ponieważ nie mogę brać dywizji z innych krajów. To mnie denerwuje. Zawsze mogę spróbować zrobić template'kę. Gdzie jest to? Skopiować im template'kę. I to jakby tak wychodziło. I tutaj mogę im pozmieniać, zacząć produkować z ich manpowera dywizję, więc to jest akurat mądry pomysł, nie powiem. Dlaczego ja nie wpadłem wcześniej na niego? A, ponieważ jestem takim geniuszem, że że wcześniej jakbym wpadł, to było takie geniusz. Ogólnie też zauważyłem, że niektóre template'ki w modzie nadal są na starym, jeżeli chodzi o stary wygląd, czyli bo kiedyś można było dawać artylerię tam, gdzie tutaj są te reszta dywizji. Teraz już nie. I właśnie te dywizje tam się trochę, że tak powiem, porobiły. Więc powykorzystajmy manpower naszego sojusznika. Okej, możemy tyle. Więc sobie pobudujmy te dywizje. No jeszcze tutaj musimy... Dlatego fajnie mieć Chinę. Więc teraz poróbmy i tak, i teraz naszym głównym celem będzie po prostu zjednoczenie tego frontu, bo jak widzicie mamy na przykład prowincję, gdzie jest 40 dywizji, dosyć sporo, ale mamy też inne prowincje, gdzie jest mniej dywizji i też kolejny raz robię shift, kolejny raz tutaj chcę wysadzić im, ale chyba się nie uda nam. Tak. Czekajcie, musimy wybrać cel. O, tutaj. Bum. Wysadźcie coś w tym miejscu. Więc misja, która kompletnie nie ma, że tak powiem, sensu, ponieważ no... Raczej nie jest zbyt długo się robi, a jej efekty są takie znikome. Więc powoli sobie tutaj zaczniemy jakoś zajmować te terytoria. To co mówię, to czas zająć się po prostu tworzeniem wielkiego już frontu. Wielki front musi się tym zająć. Teraz pytanie jest... Tak, musimy sobie porozdzielać te dywizje, żeby się rozstawili. O, mówię, tutaj jest na przykład ta dywizja. Oni są na dole. To są nasze dywizje specjalne. Nimi też niedługo trzeba będzie zacząć robić. Dobra, w takim razie wysyłamy.
spokojnie. I zobaczymy, czy coś się uda. No, teraz o wiele lepiej mam już, jeżeli chodzi o sytuację z infrastrukturą, ponieważ już jej trochę z niej korzystamy. To, co na pewno chciałbym, to żeby tutaj było jedynka. Nie wiem, dlaczego piątka się zrobiła, to tutaj nawet jedynkę dałem. Bo potrzebujemy, żeby tutaj był zapas. Dalej, lotnisko. Kontrolujemy kolejne lotnisko, no to dla nas idealnie. Tutaj radar już buduje jakiś spory, więc zbytnio nie musimy. I jeszcze buduję anti-airy, ponieważ to też trochę pomaga. Więc teraz niech się tutaj powoli, powoli zacznijmy pchać Amerykę. No, pchamy od, nie powiem, strony niezbyt miłej, ale chyba właśnie, tak, właśnie wypychamy te 50 staków, prowincja z 50 dywizjami, no to, to coś pokazuje. Na dole zgaduję, że dywizje raczej nie uciekną, więc nie musimy się zbytnio martwić tym. No i robię to samo co ostatnio. Teraz aż tak często nie ma jakichś ulepszeń do samolotów, więc to nawet nie jest jakiś jeszcze ciekawszy. Tutaj tylko takie małe ulepszenia. Na pewno mamy mało zmechanizowanych. To jest jedna z konkretniejszych rzeczy, że zmechanizowane nam tam kompletnie, ale to kompletnie zleciały, więc musimy się nimi jakoś zająć w większym stopniu. Ale to mówię, to jest tak powoli, wszystko jest robione. Tutaj na przykład już mamy kilkanaście, ale no już tak mnóstwo fabryk na to wydałem. Możemy trochę sobie tych czołgów też porobić. No i czekamy. No. Tak naprawdę dywizje pancerne to było to, co dosłownie zmieniło oblicze wojny. One to są te dywizje, które wszystko, ale to wszystko pchają do przodu. Te dywizje widzę, że już mają. Pytanie jest, co tam jest. Szwecja, która dołączyła teraz do Reichspaktu, to jest dosłownie jak Szwecja, która dołączyła do NATO obecnie. To jest na takim samym poziomie. O nie. Bójmy się Rosji. Okej. Okay. Więc spróbujmy sobie kontynuować tutaj. Co to jest? Defensa. Max Speeda. No, już lepiej sobie dostać te defense. Nie powiem, przy obecnym stanie to ja bym bardziej z Amerykanami chciał. Znaczy się przed tym, jak wylądowaliśmy na Alasce, to ja bym z nimi negocjował bardziej, żeby coś tam osiągnąć, ale czas negocjacji chyba się skończył. A my tutaj zacznijmy robić. I ten gościu też dostanie w takim razie zjednoczony front. Niech tutaj już wszystkie dywizje przybędą. Musimy tylko zmienić kolor na czerwony na przykład. I rozpocznijmy tutaj atak. Więc tak, w powietrzu będziemy mieć spoko sytuację, dlatego że największe lotniska jeszcze przy San Francisco jest, a reszta wielkich lotnisk to już nie ma w okolicy, więc wtedy będziemy mieć po prostu przewagę, jeżeli chodzi o powietrze. To, co na pewno by się przydało ogarnąć, to trochę więcej close air support. Szczerze, zawsze mógłbym sprzedać w pewnym momencie tam wejść i zacząć sprzedawać te sprzęty. Uwielbiam te samoloty, nie? Bo wiecie, no zawsze szanuję ludzi, którzy robią te ikonki, ale czasami te ikonki to są takie bardzo pstrokate właśnie jakieś malowania tych właśnie samolotów i te takie, nie wiem, takie śmieszne, że tak człowiek patrzy, takie fajnie. No, ale jeżeli jakby ktoś tak się domyślał, to tak, kiedyś było pstrokate, dlatego że trzeba było rozpoznawać się w powietrzu bez nawigacji, bez radia, więc jeżeli wyglądałeś tak jak wróg, to miałeś problem, bo jak wyglądasz wróg, to jesteś wrogiem, więc nikt się nie pytał ciebie wtedy
tylko strzelał od razu. Więc to był główny powód. A my teraz możemy zacząć robić... A, mamy już armored. Okej, w takim razie battleshipa. Tak, i to wygląda coś takiego, że ja biorę model, ulepszamy. Boom, to kosztuje 61. Wiem, to jest naprawdę drogie. I to wysyłamy do naszej floty. Niech się robi. W ogóle jeszcze nie robimy tych... mamy braki. Wygląda na to, jakbyśmy w ogóle żadnego zmechanizowanego. Jak to wygląda? Zmechanizowane. Mamy braki, mamy plus. A w dywizjach zmechanizowanych... A nie, bo wiem, o co chodzi. Tutaj mamy braki, okej. Dobra. I tak to, te dywizje się tak były utworzył, że nie ma problemu. Wolne fabryki, no to spróbujmy w takim razie pocisnąć jeszcze trochę tego. Handel. No, im większa mamy produkcję, tym bardziej handel jest... Tym bardziej handel jest niestabilny. Tutaj coś z Francuzami się dzieje. Francuzi to chyba przez to, że gdzieś we Francji jest tak mega dużo zasobów właśnie. Czekajcie, to jest resource. O właśnie, gdzieś oni mają tak mega dużo stali. Oj, tutaj jeszcze w sumie nie. Zrobić dekolonizację tego. Nie. Już nie będziemy ich oceniać, ale chcieli to, niech zrobili. Dobra, tutaj dużo dywizji, tak. Dużo dywizji ma problem z tutaj przejściem, ponieważ nie wiem dlaczego, ale ten błąd naprawdę najbardziej mi przeszkadza, ponieważ przez to nie mogę zbytnio nic robić. Lotniska. Dosłownie to, co robimy, to jest tak, infrastruktura, lotniska i anti-air, żebyśmy mieli jakiś boost w powietrzu. Nie musimy za bardzo radarów robić, bo nasze szóstki na razie dobry mają zasięg, więc jak przejmiemy kolejny stan, to wtedy, ale tak, jak sami widzicie, tutaj musimy łączyć sobie te koleje rzeczy. I dajmy to na samym początku. Jedynki, dlatego że nie opłaca się więcej niż jedynki robić. Tutaj powoli pokonujemy Stany Zjednoczone. Mówię, te 30%, znaczy 45% trochę nam wspomoże, aż tak bardzo. Ale tak, wschodni Turkestan, on istnieje w naszych snach. Ponieważ ja go wyzwoliłem, po czym został zniszczony, dlatego że go wyzwoliłem chyba tu. Okej. Szyf zakończony. No to jak mamy szyf, to już od razu go włączamy. Nie musimy za bardzo czekać. I poczekamy sobie. Mamy nadal ten bombę robimy. Mówię, to jest w ogóle nie opłaca. Już ten teren kontrolujemy nawet. Nie możemy nawet wybrać. No, to jest teren, który my kontrolujemy. A tutaj pisze, że... O, zajmijcie się tym. Dobra, wyślijmy w takim razie tych dwóch na razie. Jesteśmy już pod San Francisco. San Francisco w ogóle żadnej dywizji nie ma. Nasze dywizje chyba już są na tyle dobre, że tak, już możemy z łatwością pokonać tutaj. Wydurnie! Bafuns! Zbombardowaliście San Francisco, do którego właśnie wszedłem! Nie czytałem, kto zbombardował, ale ewidentnie jeden z naszych sojuszników musiał to zrobić. Śmiesznie było, gdyby to, wiecie, ci, jak oni się nazywają, Japończycy zbombardowali. To dopiero by było, ale muszę później zobaczyć, bo ja naprawdę muszę sprawdzić, kto to zbombardował nas. Bo jeżeli Amerykanie, to jeszcze śmieszniej by było. Okej, więc tak. Teraz stoimy na takiej linii, że może wreszcie coś wykorzystamy, żeby ta armia porobiła, ponieważ ona ma nawet dobre statystyki. No,
Dobrze, że wreszcie coś. Uuu, au, uuu, au, 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 uuu, au, 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 ale to boli. Ile ze 100 dywizji? No tak poniżej 100, ale no 100. Ile macie war supporta? 86! O, ma się los! Ktoś znowu ich bombardował! I to nie my! Kto ich bombardował? To jest ważne pytanie. Okej, chodzi mi teraz o wolne dywizje. Dywizje, wolne dywizje. Szybkie dywizje. O, ma się los. Ten żarcik nigdy. Nie. Nie będzie nieśmieszny. Jeszcze zajmijcie się tym szybko. No, Stany Zjednoczone po tym, jak wprowadziliśmy wojska pancerne, padają. Dobra, nasz ktoś się postawił. Co tutaj jest? Facet przecież miał dosyć dużo tego. Ewidentnie dam mu pancera. Bo to jest naprawdę dobry. Już mamy prawie 3. Wow, ale dużo już mamy takich 30. Dobra, wyślemy was w takim razie tu. Tutaj, do tej armii. Dobra. Co się zrobiło? Nie chcę tego. Chcę, o tak. A was? Was wyślemy, o! O tutaj wyślę. Kolejna bomba atomowa. Kto z naszych sojuszników ma bombę atomową? O, że nie wypowiedzieliście wojnę z nikim, z kimś głupim. Nie, tylko z nami, więc... Nawet nie wiem, kto ma z nas bombę atomową. Okej. Jak to wygląda budowa? Budowa portów już nie jest najważniejsza. I powoli łączymy sobie nasze koleje. Jest jakiś... Budujcie takie. No... teraz w sumie nie ma znaczenia, jeżeli chodzi o to. Co możemy porobić? Anti-airy. Tak... lotniska, ewidentnie. Dosłownie idziemy i naprawiamy kraj cały. I jeszcze tutaj radar ciśniemy taki. Ale i na razie tyle możemy zrobić. No, nie jest to zbyt szybka wojna. Jakbym dał na mega agresywne, to bym zapewne stracił dużo manpowera, więc badam tylko na zwiększę tak trochę. Może to... O! Dwie zaczęły się ruszać. Czyli to powoduje... O, ma się los, ale to kupię. Czyli... rozkaz spokojnego ataku powoduje to, że dywizje nie chcą się ruszać. Po co spokojny atak teraz? To nie ma sensu, spokojny atak. Musi dostać. Ja za nic nie biorę odpowiedzialności. To moi sojusznicy. Ale im war support spada, to przynajmniej dobrze. Niestety, ale Ameryka jest dosyć zepsuta, jeżeli chodzi o te wszystkie punkty. Dlatego też mają strasznie dużo przez country dane im. Zobaczcie sobie na to. Weekly change! Mają 3 weekly change! What? Ja zawsze się dziwię, kiedy Paradox daje do normalnej gry weekly change, jeżeli chodzi o stabilność albo war support, bo chwilę później oczywiście to usuwają. A tutaj to oni takie... 3% dziennie. Mało. No, może być. Okej, więc może zacznijmy wysyłać te dywizje. I jak to wygląda z naszymi? To już mają wypełnione, mówiłem. To jest... Okej, możemy więcej dywizji postawić. Chciałbym tak zmienić z 10 dywizji, bo to jest nasz sprzęt, z tego co kojarzę.
Tak, na sprzęt, a ich manpower. Nawet trochę naszego manpowera tam wchodzi, ale okej. Okej, jak to wygląda? No ładnie. W powietrzu dominujemy. Przydałoby się oczywiście mieć trochę więcej lotnisk. Realnie rzecz biorąc. Ale już powoli się budują dopiero. Okej. Okay. Wiecie co, ja może z Close Air Support, który gdzieś tutaj wysłałem od tutaj. Fighter. Gdzie jest Close Air Support? O tutaj. Ja bym podpiął pod jakąś dywizję realnie. Ponieważ nie mam zbytnio tutaj czasu się ogarniać z tymi samolotami. No, mielimy ich organizację, ale po prostu ich jest mnóstwo. Ktoś tam Non-Aggression Pact zakończył. Jakby to nas jeszcze obchodziło? Okej, bo my tutaj przestaliśmy Stany Zjednoczone w ogóle szpiegować. Ciekawe, czy YouTube to wykryje, jak to powiedziałem. Co tutaj mamy? Kolejne czołgi. Czołgi. Do tego gościa możemy dać. Okej. Coś. No, trochę szkoda, że straciliśmy ten cały naszą siatkę, bo wtedy teraz już tak. Byśmy mogli przynajmniej trochę szef porobić. Ale. Okej. Gdzieś tutaj jest szef? Nie, chyba musimy trochę poczekać. 200 dni czekając na szyf to trochę sporo. Tutaj widzę, że co chwila nas wypychają. Ale my też ich pchamy do przodu. Jak to wygląda? Tutaj dużo mamy takich... Po prostu braku punktów zapatrzenia. I... Przez te braki to trochę nam słabo idzie. Ale co chwilę przyjmujemy jakieś zaopatrzenie, to dla nas jest akurat spoko. Okej, okay, tutaj trzy dywizje. Ale na nas to taka powolna wojna, nie powiem. To nawet nie jest coś takiego, że my coś dokładnie możemy zrobić. My możemy robić to samo, co teraz robimy. Tutaj co chwilę jakieś kilka dywizji okrążyć, no to żaden problem. No i nasza armia specjalna, która miała popchnąć nas na równinach, postanowiła, że przyjdzie na cały front. A ci... Ich to już w sumie możemy usunąć ten rozkaz. Okej. Okay. Oj, możesz jeszcze jakieś trade'a? Wow. Max plan. Kto by pomyślał, że gościu jeszcze dostanie trade'a? Który masz poziom? 8. I mamy 9 generała. No, dosyć w porządku poziomy. Ok, widzę, że teraz jak przebiliśmy się na równinę, to dosłownie... Dosłownie nie ma żadnego problemu z tym. Wiecie co, możemy damy mega agresywny. No, wow, nawet ich stolica się zmieniła wcześniej, bo w tym St. Louis. No, dziękujemy za to, że przynieśli się stolicę bliżej nas, ale nie wiem, czy to był dobry pomysł. Ogólnie, no, zastanawiam się, mógłbym to trochę przedłużyć jeszcze i... Raczej się nam uda tutaj w tym odcinku przejąć ich. No tutaj mamy dużo rzeczy do zrobienia, nie chcę już tym... No bo dosłownie, no, przebiliśmy się na równinę i oni już jesteśmy nie do powstrzymania. Ile tam? 14 milionów ich umarło? Nas 4, no, był taki jeden moment, co rzucałem manpowerem i nic się nie działo.
A teraz to już trochę lepiej wygląda. Trochę mamy coś tutaj jeszcze mamy? A nie, się zbugował. Tak naprawdę już większość rzeczy sobie zdobyliśmy, więc siły polityczne już za bardzo nie możemy wykorzystać w inny sposób. No i znowu się zaczęło. No ale i tak chcemy już popchnąć nieco bardziej. Się nam front trochę rozjechał. A jak to wygląda z lotniskami? Mamy tutaj takie małe lotniska. Więc można byłoby spróbować sobie porobić ich. I może jakiś radar tutaj ustawić. Raczej się nam nie uda teraz w miarę tutaj ogarnąć tego. No ale przynajmniej trochę porobimy. Już się bałem, że koniec wojny. Ogólnie oni mają trochę marionetek, więc może kilka państw pójdzie tak za darmo dla nas. Jakiś generał. Mamy tutaj generał. O, tak są. Chodzi mi o generałów właśnie z takimi trade'kami. Ten byłby dobrym na siły specjalne, ale już mamy jednego gościa, więc. W takim razie nie będziemy zbytnio go zmieniać. Dalej wysyłamy karabiny. Jeżeli chodzi o nasz sprzęt, to zmechanizowanych już mamy sporo, więc nie mam problemu z tym. Dobra, przejęliśmy Austin, ale coś. Czekajcie, czy coś się popsuło? No właśnie, no jest, jest. Bo Austin na pewno tam leżało. Znam taki bug, który polega na tym, że w innym miejscu można postawić, a w innym jest realnie, więc. Więc to trochę jest, że tak powiem. Można to jakoś wykorzystać, ale nawet nie wiem jak. Okej. Doktrynka, wow. Myślę, że nam tylko to zostało do zrobienia. Doktrynek. No niestety większe miasta będą po drugiej stronie, ale. A, wait. Przecież możemy przyspieszyć to. A nie, nie możemy przyspieszyć, nie mamy floty. Czekajcie, nie mamy? Mamy flotę. Możemy przecież przesłać ją dookoła. Okej, w takim razie Houston. Na. Nowy Orleans to będzie zbyt blisko. Nie wiem, Miami. Okej. I to powinniśmy mieć i teraz wystarczy, że wybierzemy flotę i weźmiemy tutaj. Mówię, mamy zasięg, tylko one też teraz muszą dopłynąć. O, mamy tutaj nawet sporo łodzi podwodnych. To jest chyba ten z Modern. Tak, to jest ten Modern. Lubię sobie rozdzielać na mniejsze jednak tutaj. Floty? Nie wiem, jak to się nazywa w mniejszym, jeżeli chodzi o marynarkę. Tutaj już coś niby jest. Już dopłynęło. A, czy możemy jedną flotę dać, żeby tutaj o, popłynęła i żeby nam tutaj pilnowała? Nie wiem, czy się nam uda tutaj zdobyć wystarczający poziom. Teraz możemy dosłownie już z obu stron, co tutaj jest, łódź podwodna, no mówię, tutaj trochę musi zająć, zanim dopłyniemy. No mamy czerwone. Tak, no mamy dosyć daleką drogę, a tutaj mają swoją wschodnią flotę. Okej. Tak, szkoda, że tutaj nie ma tego, to jest jeden z tych modów, które akurat często się zdobywa tych trade'ki do tych generałów. Okej. No niestety chyba skończy się na tym, że będziemy musieli to zrobić po prostu lądem. Raczej musimy zdobyć gdzieś taki, do tej linii musimy dojść i to wtedy będzie koniec Ameryki, bo to tutaj mamy sporo już punktów zwycięstwa, ale no trzeba popchnąć najpierw
To już tak dużo dywizji to już nie mają jak wcześniej, więc. Więc to jest taki plus. Oczywiście. O nie, agent musiał się schować, ale możemy puścić tutaj nasz rozkaz i wyślemy w sumie już wszystkich agentów do Filadelfii, nie do Waszyngtonu. No. Ogólnie to jest pierwszy raz, kiedy mi się pokazuje, że agent mi tam musiał się schować, dlatego że go złapali. Ponieważ dosłownie nigdy mi się to nie pojawiło. Dobra, pytanie jest, czy ten teren, co robimy ciągle te takie powtarzalne powtarzalne rzeczy, właśnie ten, czy już ma, tak, już mamy pełne i zobaczcie, jak tutaj leci. O, jeszcze mamy... Chyba to jest błąd. Bo ten teren jest dosyć daleko od innych rzeczy. Myślę, że to coś jakiś błąd się zrobił. Okej, szyfr... No, raczej nie będziemy nikogo wyszyfrować teraz. Nie ma, to się nam nie opłaca. Najbardziej mi się nie podoba to, że nadal mamy czerwień. A to chyba przez to, że rzekę... na rzece jesteśmy. Niby możemy się zdesantować. Wow. Okej, czas na Miami. Okej. Co to? What? A my chyba złą... A, ma się los... Czy my złą armię? Złą armię podpięliśmy pod rozkaz. Trochę śmieszne, nie powiem. Okej. Tutaj szybko się zajmiemy tymi dywizjami. Na szczęście mamy port pontonowy, więc nie ma problemu tutaj zbytniego. Okej. Tutaj jedna dywizja. Ta pancerna niech sobie trochę odbije się. Coś jest... Ja to rozumiem, że nie możemy popchnąć to, ale... Czekajcie, nie mówcie, że mamy tak słabo, jeżeli chodzi o organizację, że... A, ma źle, stracimy armię. Szybko. Trzy dywizje. Na ten rozkaz macie jak najszybciej tutaj upłynąć i im pomóc. Nie chcę mi się tracić tutaj armii. Tracę armię. Ktoś zbombardował Jack. Dobra, czy się mi uda tutaj zdesantować, szczerze powiem. Wysłałem tą armię, ale ona chyba prędzej tutaj dojdą i mają słabą organizację, ale mówię, to chodzi o to, że... się nie uda. Dobra, przynajmniej to była jedna pancerna dywizja. A, masz los, nie zauważyłem tego, że to złą armię podpiąłem. Jakbym wysłał naszą normalną armię, to by było wszystko okej. Dobra, wyślijmy w takim razie tutaj wszystkie te dywizje. A trochę taki żal, że kurde, że straciliśmy te dywizje. No ale w sumie właśnie kolejne się nam pojawiły. No, taki los rzeczy. Okej, więc ile to będzie? 40 dni. My to wszystko mamy podpiętych? Nie, właśnie. No teraz 42, no to żadnej zmiany. Okej, przebiliśmy się w sumie przez główną rzekę, która mogła być problemem dla nas. I tyle. Ile w ogóle straciliśmy na tamtym? No to jakiś milion. Uuu, mówiłem, że gdzieś to linia, nawet nie aż tak bardzo. Dobra, oddawajcie to, co wam zostało z floty. 36 tysięcy punktów. Okej, bierzemy. I bierzemy resztę, ponieważ Stany Zjednoczone mają to, ponieważ tak naprawdę nie mamy żadnych sojuszników tutaj.
Może jeszcze na oceanie będzie. Ok, confirm. Tak. Na tym oceanie. Zapomniałem nazwy. Pacyficzne właśnie. Chyba to jest po polsku też spokojny? Albo może po prostu już... Bo tak, są dwa główne oceany. Tutaj ten i ten, bo ten indyjski ocean to tak... To wiecie, o co chodzi. No. Dobra, jeszcze rozdzielmy tutaj sprawy. Na razie nie musimy tego się zajmować. Możemy coś zrobić ze Stanami Zjednoczonymi? O, właśnie. Co z Ameryką? Liberate United States, Hawaii, divide... Możemy najpierw coś oddawać terenów? Nie, nie możemy. Divide without Black Belt. Możemy ich podzielić. Divide and give autonomy to the Black Belt. Nie wiem, czy podzielić to na mnóstwo państw to jest jakiś dobry pomysł. Wyzwolimy całe Stany Zjednoczone. Potrzebujemy takiego jakiegoś chunky boya. Ważne jest, żebyśmy mieli Alaskę. W ogóle jest to takie śmieszne, że można w sumie nawet, jeżeli chodzi o Alaskę, to ją spapetować jako Rosja. Tam dodali taką opcję. Ok, Federalis Victory in the Civil War. No też tak można powiedzieć. Pytanie jest, jak to oddamy? Znaczy się nie pokazuje, żebyśmy mogli oddać to Japończykom. Wyzwolimy Hawaje. No. Bo czasami jak to się nie pokazuje, to może naprawdę nie ma nic tam. Co, jak to wygląda? Tak, Hawaje są przez pewien czas niepodległe. Pamiętam. I declared the republic. A, ostatnio to monarchię udało mi się tutaj prowadzić. Więc oczywiście, że MacArthur wrócił. I pytanie jest, co teraz będzie robił. Tutaj może robić. Śmieszne, jakby tutaj byłoby. Jakby to zrobił. Nie powiem, w Kaiser Reduksie ten MacArthur to jest tak śmiesznie pokazany. Ale ogólnie, ogólnie MacArthur z samej Vanillii też był dosyć śmiesznie zrobiony. Ok, foreign policy, claims trade. What? Fajnie. Nie wiem, dlaczego to się nam dopiero odpaliło. I w sumie jest coś takiego, że... że te dwa tereny to w sumie... możemy spróbować sobie to wziąć. I zobaczymy, czy pokaże nam się, czy musimy to oddawać. Bo jeżeli mamy claimy, to chyba się coś zmienia i wtedy nie mamy tej opcji oddawania terenów. Więc... Nie, chyba musimy oddać. A nie, coś innego się włączyło. Co to jest? Recruit in Turkey. O, stolica im się... O, czyli dlatego, jak się stolica im zmienia, to wtedy mi się... O, zrozumiałem, o co chodzi. Ok, więc tak. Jesteśmy duzi. Mamy jeszcze opcję zaatakowania tych na przykład. Czuję się silny, ale czuję, że ta seria jest już wystarczająco długa. Pokonanie tamtych to jest tylko zrobienie coś, co już, tak powiem, co po prostu by tutaj nam to wzięło, ale tak jakiś kompletnie nie czuję tego potrzeby już atakowania reszty, ponieważ ja wiem, że my mamy już taką potężną gospodarkę, że ona po prostu jest w stanie nam już wyprodukować taką armię, żebyśmy tam ich pokonali. Bo jeżeli Stany Zjednoczone pokonaliśmy teraz, co jest w pewnym momencie trudne, to pokonanie teraz reszty to nie będzie aż takie
Aż takie trudne? Pamiętajmy, że tutaj coś Kanada dziwnego zrobiła. Co to? Chyba im punktów zabrakło. Markle States. Transfer. Okej, zobaczmy, co z Kanadą zrobią, ponieważ nie chcę na to patrzeć, co teraz zrobili. Chyba nic. Chyba już nic nie zrobią. A nie, już się stało. No tak. No, po prostu marionetkę mają. Więc jak możecie sobie wyobrazić, wyobraźcie sobie taki świat, gdzie kontrolujemy Europę, kontrolujemy Amerykę, jest wszystko fajnie, nie chcemy się walczyć z Brazylią. Tak, tak wygląda ten świat. Wy walczycie z Indochinami. Wygląda jak taki rok z włosami. Okej, więc to tyle. Myślę, że seria mogłaby się wam spodobać, była nawet czasami ciekawa. No, udało nam się dosyć dużo rzeczy ogarnąć. No, teraz taki poziom, jaki jest, no to jest po prostu ciągnięcie godzinami serię, żeby tylko wszystko podbić, a nie widzę sensu. Marynarkę byśmy też musieli trochę polepszać. Ciągle mamy ulepszenia tego. Ja się zastanawiam, czy naprawdę jest coś takiego, że my ciągle to Mio ulepszamy. Tak, ciągle to Mio ulepszamy. Kompletnie się tego nie spodziewałem, że to Mio będzie tak długo trwało. Możemy nawet popatrzeć sobie na te Mio wszystkie. Mio. Tutaj. No support, ale mówię, support się nam nie opłaca już w tym momencie, bo zobaczcie. Infantry equipment. Nie ma nic innego. Już wszystko zrobiliśmy dla support equipment. Ten to tylko robiliśmy dla pociągów, więc nic więcej. Ten Rebel Artillery też jest, to jest nawet ciekawe. Dobra, dalej, co tutaj jeszcze mamy ciekawego? Tutaj już nic, z powietrza. Tak, mamy 9 poziom, więc jeszcze zapewne coś by się robiło. Tak, wow. Jeszcze byśmy mieli air attack i to wszystko. W głównej mierze. A tutaj Tupolew to... A, Tupolew też ma. I też mamy. Tutaj to... Chyba to był już ostatni. Tak, już więcej tego nie będzie. Multilore to mówię. Tutaj mamy 2 multilore. Chyba przez to, że po prostu mieli tyle ikonek. Tutaj mamy mało. Ale z tego Heavy to już wszystko ogarnęliśmy. Z Raider jeszcze jedno zostało, a Escort no to 5 poziom, to wiadomo, że jeszcze trochę... Czołgi to nawet szybko, nawet jak zaczęliśmy produkcję, to aż tak dużo modernizacji nie było. Reszta czołgów to ja nie produkowałem innych rodzajów, więc nie było znaczenia. Dobra, więc to wszystko, widzimy się w kolejnych seriach, no to cześć!